Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czy wszystkie te informacje, wszystkie te porady, które ja wam daję, w ogóle są prawdziwe, czy ja nie oszukuję, czy może ktoś za tym stoi, czy może ja te filmy nagrywam dlatego, że ktoś mi za to płaci i tak dalej. Także zapraszam do oglądania. Moi drodzy, żebyście tak naprawdę nie musieli wierzyć mi na słowo, bo wiadomo, że dużo rzeczy można powiedzieć, dużo rzeczy można prognozować, a potem to różnie wychodzi. Obejrzyjcie sobie 10, 20, 30, może 40 filmów wcześniej, co ja mówię na przykład na rynek drobiu, co ja mówię na rynek jajek, jak on się będzie kształtował, co ja wam mówiłem o inflacji, co ja wam mówię, jeżeli chodzi właśnie o cały rynek rolny i o drobiu. Kwestie związane z drobiem. Zobaczcie, słuchajcie, czy moje rady się sprawdziły, czy nie. Możecie to cofnąć, ja żadnych odcinków nie usuwam. Wszystkie odcinki, jak nagrywam, nagrywam bez ucinania jakiejkolwiek formy. Zresztą to widzicie, jak włączam nagrywanie, potem je wyłączam. Większość youtuberów robi tak, że zatrzymuje, potem to, co nie wyszło, to usuwa i tak dalej. Ja, słuchajcie, nic nie usuwam, jestem w 100% autentyczny, nawet jeżeli coś powiem, co jest... coś przekręcę, coś powiem, to i tak tego nie usuwam, tylko to wszystko zostaje. Także jeżeli chodzi o kwestię mojego kłamstwa, bo tu dużo ludzi mi zarzuciło, że to, co ja mówię, nie zawsze działa, to proszę sobie sprawdzić. Tak samo, słuchajcie, jeżeli chodzi o drób, proszę sobie sprawdzić, czy to, co ja mówię na temat nieśności, czy to faktycznie działa, czy to, co ja mówię na temat zdrowia u drobiu, czy to faktycznie działa. Nikt mi, słuchajcie, nie musi wierzyć na słowo. Ja też jakbym oglądał jakiegoś przyziemnego czy jakiegokolwiek youtubera, nie do końca bym mu wierzył w to, co on do mnie mówi. Trzeba po prostu pewne rzeczy sprawdzić. Także sprawdźcie to, zobaczcie, słuchajcie, czy to, co ja mówię, faktycznie pokrywa się z rzeczywistością. Dostaję bardzo dużo pozytywnych komentarzy, za co jestem wam bardzo wdzięczny. Piszecie, że wam pomagam, że was wspieram, że cieszycie się, że tak szybko odpisuję, bo dużo youtuberów tak nie robi, że jestem w stanie każdemu indywidualnie pomóc i tak dalej, że te rady działają. Natomiast są osoby, które w to nie wierzą jeszcze, więc tutaj zachęcam i ten odcinek jest właśnie po to, żeby sobie prześledzić moje wcześniejsze filmy, żeby to zastosować albo poczytać komentarze pod filmem i wtedy sprawdzić, słuchajcie, czy to naprawdę działa. A wierzcie mi, że kwestie związane z nieśnością, ze zdrowiem, z podejściem do kur, o tym, jak zaprojektować wybieg, kurnik, jak zadbać o te kury, to wszystko, słuchajcie, działa. Tak naprawdę są to lata doświadczenia i nie tylko moje, bo nikt nie jest wszystko wiedzący. Natomiast dużo informacji pozyskuję też od innych hodowców, dużo informacji pozyskuję teraz już mniej, bo tak nie mam na to czasu, ale będąc młodszy, właśnie czytając różne fora, nie tylko polskie, ale również zagraniczne. I są, słuchajcie, takie informacje dostępne. Można się tego dowiedzieć, ale trzeba po prostu pogrzebać. Tutaj macie skondensowaną wiedzę i macie tak naprawdę wszystko. Także warto, słuchajcie, to najpierw sprawdzić, zweryfikować zamiast komentować. Ja zdaję sobie sprawę, że większość youtuberów, większość ludzi, którzy nagrywają filmy, robią to dla pieniędzy. Ja tego nie robię dla pieniędzy. Gdybym chciał to robić dla pieniędzy, robiłbym bardziej jakiś content rozrywkowy. Raczej nie skupiałbym się na kurach, bo sami dobrze wiecie, że to jest nisza i nie każdy chce oglądać zwierzęta, które są tylko i wyłącznie na nagraniu. Także warto by było, słuchajcie, to sprawdzić. Dużo lepiej na przykład sprzedawałoby się, gdybym nagrywał jakieś głupoty związane z drobiem, a nie koniecznie rzeczy merytoryczne, z których faktycznie możecie się coś dowiedzieć, jeżeli ktoś jest hodowcą. Także to zachęcam zrobić. Tak jak wam zawsze mówię, Nie są te filmy sponsorowane przez żadną tak naprawdę firmę. Jedyne, co mamy włączone, to jest chyba ta cała monetyzacja na zasadzie takiej, że jak tam obejrzycie reklamy, to tam jest parę groszy z tego. Natomiast generalnie, słuchajcie, to no po prostu nikt mi nie każe tych filmów nagrywać. Ja je nagrywam, bo po prostu chcę, bo lubię, bo już się tak przyzwyczaiłem. Taka rutyna, jak tam codziennie się taki film nagra, 8 czy 10 minut. Co wam jeszcze dodatkowo pomoże i motywują mnie te wasze komentarze. Natomiast słuchajcie, tych 1400 filmów, które już są na kanale, bo tyle około jest, no gdybym nie chciał, gdyby ktoś mnie do tego przymuszał, to bym po prostu tego nie robił. Natomiast robię to dla was. Tak jak wam mówiłem, pieniądze są z tego bardzo marne. Jak wychodzi 300 zł miesięcznie, to jest wszystko na czysto. 300-400 w zależności jaki tam miesiąc. Natomiast naprawdę, słuchajcie, wierzcie mi, że czas, który się w to wkłada, energię, informacje, to jest bezcenne. I jeżeli ja naprawdę bym chciał, słuchajcie, to spisać i wam to wszystko sprzedawać, to myślę, że takie informacje by kosztowały indywidualnie po 100-200 zł od takiej jednej informacji, bo to są naprawdę informacje, które ciężko gdziekolwiek znaleźć. Nie każdy ma o tym wiedzę. Niektórzy do tej wiedzy dochodzili latami, niektórzy się
trudzili, żeby do tego dojść, a wy to wszystko macie w pigułce, także każda z tych osób, teraz już jest nas tam bliżej 7 tysięcy subskrypcji, każda z osób może sprawdzić, zobaczyć, jak to wygląda, może sobie cofnąć jakiś film, zobaczyć, czy ja mówiłem prawdę, czy nieprawdę. Na razie wszystko to, co mówię, słuchajcie, przez te filmy, o dziwo, bo też nie spodziewałem się tego, na razie się sprawdza, więc tutaj, jeżeli chodzi o to, to polecam, żeby sobie prześledzić, sprawdzić, zobaczyć. Na kanale jest, słuchajcie, mnóstwo filmów dostępnych związanych nie tylko z nieśnością, nie tylko ze zdrowotnością, z rasami kur, z tym, jak podchodzić do drobiu i tak dalej. Także to wszystko, słuchajcie, macie u mnie na kanale wyszczególnione i każdy może sobie sprawdzić, kto chce, co chce, bo tych filmów jest bardzo dużo. Także czy zaczynacie, czy już jesteście na poziomie zaawansowanym, warto to sprawdzić. Nie mówię, żeby od razu wierzyć, ale warto to, słuchajcie, sami zweryfikować, zobaczyć, jak to będzie wyglądało u was. Jeżeli ja wam mówię, na przykład, że na nieśność składa się odpowiednie oświetlenie, odpowiednia liczba godzin świetlnych, odpowiednia temperatura, tam poziom stresu, odpowiedni pokarm, to ja tego nie biorę po to, żeby was oszukać. Nie mówię o tym po to, żeby was oszukać, tylko mówię to po to, żeby wam pomóc, żeby was wesprzeć, bo wiem, że dużo ludzi nie ma wiedzy, bo nie można mieć wiedzy na każdy temat, to jest całkowicie normalne. Natomiast warto, słuchajcie, wziąć to pod uwagę, bo po prostu to wam pomoże w hodowli. Możecie to zastosować i sprawdzić. 90% ponad ludzi, myślę, nie robiłem badań, żadnych statystyk, ale osób, które oglądają ten kanał, mówi, że to wszystko się sprawdza, że jak najbardziej idzie im to wszystko do przodu, hodowla się rozwija, jajek mają dużo, kury są zdrowe, więc wydaje mi się, słuchajcie, że to wszystko działa, zresztą to działa, to są po prostu fakty. Natomiast jeżeli ktoś nie wierzy, ktoś chce sprawdzić, to oczywiście zapraszam, można sobie zobaczyć. Tego hejtu jest stosunkowo mało, patrząc na inne kanały, jakie są, ale może też dlatego, że te kanały, te odcinki nie są jakieś kontrowersyjne, bo ja wam mówię o rzeczach, no, z którymi raczej ciężko się nie zgodzić, chyba że ktoś naprawdę bardzo potrzebuje, ale generalnie są to rzeczy oczywiste. Więc zachęcam, moi drodzy, do śledzenia kanału, zachęcam, moi drodzy, do weryfikowania tego, do sprawdzania, do podsyłania znajomym osobom, które już mają kury, ale na przykład jeszcze z takim kanałem się nie zapoznały. Także zapraszam oczywiście, żeby to sprawdzić. Myślałem też, powiem wam, o jakimś produkcie, czy o jakimś e-booku, czy jakiejś tam książce, żeby taką małą wydać, żeby te wszystkie informacje zamieścić, tylko też nie ma kiedy tego napisać tak naprawdę, a no to też jest sporo czasu, bo trzeba się na tym skupić, to wszystko tam zawrzeć, a tych informacji sami dobrze wiecie, że jest naprawdę sporo. Tych odcinków też się nie wzięło z niczego, oczywiście część odcinków się powtarza, są to tak ważne informacje, że one się po prostu powtarzają na różnych odcinkach, ale generalnie, słuchajcie, nagrać 1000 odcinków o kurach, gdzie w każdym jest inna porada na inny temat, to jest naprawdę trudne, także wierzcie mi, moim zadaniem jest przede wszystkim wam pomóc, was wspierać w hodowli, no i postarać się, żeby w miarę możliwości my jako ludzie, żebyśmy byli, słuchajcie, bardziej świadomi. Też ten kanał właśnie po to powstał głównie, że nie widziałem takiego kanału na YouTubie, a ktoś, kto zaczyna z kurami, no może by się zastanawiał, co ma zrobić, jak ma zrobić, żeby w ogóle sobie taką hodowlę założyć. Także dziękuję wam bardzo. Jeszcze tylko tak na marginesie powiem, żebyście uważali naprawdę, kogo słuchacie, bo jest mnóstwo ludzi w internecie, nie będę tutaj sypał jakimiś nickami, nazwiskami czy czymkolwiek, które mówią nieprawdę właśnie na temat drobiu. Warto by było to zweryfikować, żeby później po prostu nie było jakichś problemów. Trzymajcie się, hej!